Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was na sałatkę z pełczakiem i burakami. Idealna dla gości, czy też na kolację, śniadanie. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i Pani Mirko, cieszę się, że podobają się Pani moje przepisy. Do sałatki potrzebujemy kaszę pęczak, pietruszkę, rukolę, paprykę zieloną, czerwoną, buraki czerwone, sól, pieprz, ocet balsamiczny i oliwę. Buraki gotujemy lub pieczemy. A jak upiec buraki? Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Kaszę pęczak gotujemy według przepisu na opakowaniu. Resztę warzyw, rukolę, paprykę porządnie myjemy. Warzywa kroimy w kostkę i bierzemy się za pokrojenie buraków. Jeśli uwielbiacie czerwone buraki, to zapraszam do zrobienia carpaccio z czerwonego buraka. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Warzywa już mamy wszystkie pokrojone, wsypujemy kaszę pęczak. A ja zapraszam do zrobienia szybkiej sałatki trzyskładnikowej. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Posypujemy teraz natką pietruszki. Solą, pieprzem. Polewamy octem balsamicznym. I oliwą. I teraz już wystarczy tylko porządnie wymieszać i sałatka jest gotowa do jedzenia. Przydadzą nam się takie większe sztuczce. Sałatka jest już gotowa i możemy jeść. Życzę Wam smacznego. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia carpaccio z grillowanej cukinii. I co to? Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia carpaccio z grillowanej cukinii i sałatka z selera naciowego. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!